Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Eliasza, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Pomódlmy się do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy. Nasze oczy, nasze serca i nasze myśli, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że mamy w niebie potężną orędowniczkę, Matkę i Królową, Maryję. Amen. Drodzy bracia, dzisiejsze słowo kieruje nas do tego fundamentu, którym jest Jezus Chrystus i na którym mamy budować nasze życie. Szczególnie to drugie czytanie mówi do nas, wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. To jest niesamowite słowo. To jest słowo, w którym Bóg niesamowicie nam ufa, niesamowicie nam jakby wierzy w nas. Wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem. I właśnie przez sakrament pokuty takim narodem się stajemy, taką wspólnotą dzisiaj jesteśmy. Świętą, wybraną po to, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego światła. Bóg nas ciągle wzywa, żebyśmy wychodzili z ciemności. Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy byli światłem. Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy byli skałą i opoką, jak święty Piotr. Bowiem należymy do tego samego Kościoła. I na tym samym fundamencie, na Jezusie, jesteśmy zbudowani. Chciałbym dzisiaj właśnie ogłaszać te wielkie dzieła, które Pan Bóg czyni, zwłaszcza przez ręce Marii, zwłaszcza poprzez modlitwę różańcową. Temat dzisiejszego spotkania to temat potęga Maryi, największej prorokini naszych czasów. Różnych mamy proroków naszych czasów. Przecież mówi się o świętym Janie Pawle II, że był prorokiem naszych czasów, o Stefanie Błogosławionym Wyszyńskim, że był prorokiem naszych czasów. Kim jest w ogóle prorok? Bo pewnie kiedy mówi się tak potocznie, nie prorokuj, prorokujesz. Prorok to nie ten, który przepowiada przyszłość.
Ale prorok to ten, który w imię Boga, w imię Jezusa Chrystusa nawołuje do tego, żeby wychodzić z ciemności do światła. Prorok to ten, który pomimo, że mogą go nie lubić, że mogą go hejtować, nie boi się głosić prawdy. Ogłasza Bożą prawdę. Tak czynił święty Jan Paweł II zawsze, tak czynił kardynał Wyszyński, tak czynili prorocy Starego Testamentu, nie bali się ogłaszać prawdę, pomimo tego, że nawet za tą prawdę byli kamienowani. Jan Paweł II za tą prawdę, którą ogłaszał, za tą prawdę, którą bronił, do której nas prowadził, musiał przejść też zamach, tak? I był postrzelony. Za tą prawdę. Kardynał Stefan Wyszyński w imię tej prawdy, którą bronił, i siedział i był internowany w więzieniu. Prorok to ten, który ogłasza prawdę od Boga. Głosi prawdę w imię Jezusa Chrystusa. I Maryja jako największa prorokini naszych czasów wielokrotnie poprzez różne objawienia ogłasza prawdę od Boga. Co to za prawda? To jest prawda, która wzywa nas do pokuty, wzywa nas do modlitwy i do nawrócenia. Z woli Bożej Maryja w różnych częściach świata objawiała się i objawia, aby ogłaszać tą prawdę, do której Bóg nas zaprasza, abyśmy pokutowali, abyśmy się modlili i abyśmy się nawracali. Kto był w Medjugorje, to pewnie słyszał to ostatnie wezwanie do nawrócenia, jakie tam Maryja kieruje. Mówię ci po raz ostatni, nawróć się. Odmawiajcie różaniec. Modlitwa, zwłaszcza różańcowa, Eucharystia, sakrament pokuty, spowiedź święta i post o chlebie i wodzie. Do tego Maryja wzywa, bo tymi pięcioma kamieniami, jak mówi w Medjugorje, można pokonać każdego Goliata. Modlitwa, zwłaszcza różańcowa, Eucharystia, sakrament pokuty, spowiedź święta, spowiedź święta, jeszcze Pismo Święte mi uciekło, Pismo Święte i post o chlebie i wodzie. To jest to proroctwo, do którego nas Maryja wzywa, w której wszystkie proroctwa Starego Testamentu się wypełniły. Drodzy bracia, żyjemy w ciekawych czasach. 14 lutego 2014 roku zmarł taki człowiek, niesamowity człowiek, Bob Jones, charyzmatyk, który posługiwał słowem proroczym. Miał on dar prorokowania na temat tego, co Pan Bóg będzie działał. I kiedy w 1983 roku otrzymał słowo od Pana Boga, to się wielu z niego nabijało, śmiali się, mówili, że jest stuknięty. Bo mówił, że będą cztery znaki, po których nastąpi wielkie poruszenie Boga w świecie. Że będą się ludzie nawracali, że będą się przemieniali. Mówił, że Pan uczyni cztery znaki, po których nastąpi wielkie poruszenie Boga w świecie. Co to za cztery znaki, które Pan Bóg mu objawiał, które miał głosić w różnych wspólnotach, wzywając ludzi do przemiany, do nawrócenia i żeby w Boga uwierzyli. Pierwszym znakiem będzie to, że upadnie żelazna kurtyna. Nikt mu nie wierzył, że to będzie możliwe, kiedy mówił o tym w 1983 roku. Drugim znakiem będzie to, że dojdzie do takiej sytuacji, że będzie można dokonać aborcji za pomocą jednej pigułki. To też się dokonało. Dzisiaj ta pigułka, dzień po, to już jest możliwe. Można zabić dziecko za pomocą jednej pigułki. Trzecim znakiem będzie to, że zostaną ustanowione takie prawa, które zrówniają związki homoseksualne z normalnymi małżeństwami i będą akceptowane w normalnej kulturze. To też się dokonało. Choćby w Belgii, w Holandii wyrównali małżeństwa mężczyzny i kobiety, normalne, zdrowe małżeństwa, jedyne małżeństwa, jakie mogą być, ze związkami homoseksualnymi. I wpisali to w prawa, tak? I czwartym znakiem miało być to, że ludzie będą mogli oglądać telewizję na żywo, szukać informacji w nadgarstkach. To właśnie też jest możliwe. Te całe smartwatche, Apple Watche,
dają możliwość czytania informacji w nadgarstkach. W 83 roku mówił takie słowa, mówi, że to się stanie i po tym nastąpi wielkie poruszenie Boga w świecie. Że ludzie zaczną się masowo modlić, masowo nawracać. Mówię o tym, bowiem, drodzy bracia, wydaje mi się, że my stoimy w takim czasie, gdzie jest wielkie poruszenie Boga. Ogromne ogólnopolskie wydarzenia, jakich wcześniej może nawet nie było. W 2016 roku wielka pokuta, pamiętamy, tak? W 2017 różaniec do granic. W 2018 Polska pod krzyżem. 2019 rok różaniec do granicy nieba. Inicjatorzy tych wydarzeń, Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dies Basta, to świeccy ewangelizatorzy, rekolekcjoniści, tworzą filmy ewangelizacyjne, między innymi właśnie o Medjugorje, Ostatnie Wezwanie, czy też Ja Jestem, o Eucharystii, takie filmy ewangelizacyjne, czy też Duch, o mocy modlitwy stawienniczej. I na pytania mediów, skąd pomysł na tak wielkie duchowe przedsięwzięcia, to tak odpowiadali. Modlitwa różańcowa jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie różańca, którą wyraziła w polskim Gietrzwałdzie i w portugalskiej Fatimie. W obydwu przypadkach jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową. W dzisiejszym świecie targanym tak wieloma niepokojami, przepełnionym przemocą, grzechami, Maryja Matka Jezusa jest światłem, które może rozproszyć każdą ciemność. W Maryi i przez Maryję wypełniły się proroctwa Starego Testamentu. Dzięki wypełnieniu tych proroctw Bóg stał się czytelny dla ludzi. Stał się ich alfabetem, pismem, słowami, ciałem. Maryja jest jakby żywą księgą proroctw, w której to wszystko jest zawarte. Dlatego, drodzy bracia, spodobało się Panu Bogu, aby przez Maryję i przez modlitwę różańcową zmieniać losy ludzi, a w szczególnych momentach historycznych nawet całych narodów. To Bóg nadał, zwłaszcza modlitwie różańcowej, tak ogromną siłę. Lech Dokowicz sam na sobie doświadczył mocy modlitwy, gdy uciekał z Niemiec do Polski. I opowiada to w swoim świadectwie. Wtedy Pan Bóg dał mu światło i pomysł na te inicjatywy Wielka Pokuta, Różaniec do Granic, Polska pod Krzyżem, które zgromadziły setki, tysiące, miliony ludzi w jednej modlitwie. W latach 90. pewnie niektórzy pamiętają, bardzo aktywnie działał w naszym kraju człowiek o imieniu Harris, który jeździł po Polsce jako uzdrowiciel, nakładał na ludzi ręce, prowadził seanse uzdrowicielskie, jednak jak się później okazało, działał on mocami zła. I kiedy Dokowicz miał 14 lat, zaprowadzono go do tego człowieka i po dwóch spotkaniach z nim zaczął powoli odchodzić od kościoła. Z każdym rokiem był coraz dalej od ołtarza, aż któregoś dnia znalazł się zupełnie poza kościołem. I kiedy miał 18 lat, przytrafiła mu się możliwość wyjazdu za granicę do Niemiec, z której skorzystał. I tak się znalazł w Niemczech, tam wszedł bardzo mocno w tą muzykę agresywną techno. 30 kwietnia 1996 roku, jak opowiada w swoim świadectwie, pojechał do Dortmundu na największą imprezę na świecie, która nazywa się May Day. Słyszeliśmy o tych imprezach, May Day. I jest to noc z 30 kwietnia na 1 maja 1996 roku, gdy według starogermańskich wierzeń bogini miłości łączy się z bogiem wojny i z połączenia seksu i przemocy powstaje perwersja. To jest ta impreza, May Day, gdzie młodzież nawet z Polski na tę imprezę przyjeżdżają. Największa impreza techno na świecie, która upamiętnia według starogermańskich wierzeń połączenie seksu i przemocy.
Dzieci na to jeżdżą, młodzież na to jeździ, w ogóle o tym nie wiedząc. I na tej imprezie w pewnym momencie zrozumiał, że ludzie, którzy tam przyjechali, to są przecież sataniści, którzy prowadzą młodzież całego świata na zatracenie. I uświadomił sobie, że on jest jednym z nich. I wtedy doświadczył szczególnej łaski. Upadł na kolana i zaczął wołać modlitwę: Ojcze nasz i zdrowaś Mario. I gdy wypowiedział pierwsze te słowa modlitwy Ojcze nasz, jak opowiada, zobaczył białą postać świętego Michała Archanioła z mieczem w ręku, który zadał mu 3 pytania. Czy wierzysz w Boga? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy zaprzeczasz szatanowi? I trzecie pytanie, czy chcesz z nim walczyć? I na wszystkie te pytania odpowiedział: tak, wierzę w Boga, zaprzeczam szatanowi i chcę z nim walczyć. I co się stało? W cudowny sposób wydostał się stamtąd i zaczął iść na wschód w kierunku Polski. Różnymi środkami dotarł do Berlina, gdzie czekał pociąg do Polski. Wsiadł do niego i po ponad godzinie jazdy, jak opowiada, poczułem wielki pokój. Wtedy zrozumiałem, że przekroczyłem granicę. Duchowo odczułem potężne bezpieczeństwo i zrozumiałem, że jest to efekt modlitwy tysięcy ludzi. Po raz pierwszy w życiu z własnej woli poszedłem do kościoła, do spowiedzi. Potem pojechałem z mamą na Jasną Górę, aby wraz z rodziną poświęcić się jej opiece i podziękować za nawrócenie. To jest świadectwo Lecha Dokowicza, piękne świadectwo, w jaki sposób Bóg może sprawić cud, może wyrwać człowieka z najgorszego bagna dzięki modlitwie. Bo to, że się nawrócił, to z pewnością była potęga modlitwy. Potęga modlitwy różańcowej. Ciekawe jest to doświadczenie pokoju i bezpieczeństwa, jakie też poczuł po przekroczeniu granicy. Drodzy bracia, jest coś w tym, że nasza polska ziemia emanuje pomimo tych różnych zamieszań i tej walki między prawicą a lewicą, jednak jest coś, że ta nasza polska ziemia emanuje jakimś pokojem. Polska jest krajem, który Matka Boża osłania swoim płaszczem i w którym jest złożonych bardzo wiele skarbów. Dzisiaj to też jest chyba bardzo wymowne i trzeba podkreślić. Jest ksiądz Duszan, tak? I bracia ze Słowacji, którzy nie mają tej wolności, co my. Którzy nie mogą bez szczepienia wejść do kościoła. Którzy już są przymuszani do tego. A my dzięki Bogu możemy się tutaj spotkać, modlić i bracia z zagranicy przyjeżdżają do nas, żeby się w wolności modlić, oddać Bogu cześć. To może po to była ta modlitwa do granic, żeby te granice, ci, którzy zawierzyli Maryi, mogli bezpiecznie przekraczać i żeby mogli do nas jak przez jakieś magiczne drzwi przejechać, żeby ich nie zablokować. Może po tośmy to wszystko omadlali, żeby ci, którzy chcą się modlić, ci, którzy oddali się Maryi, którzy mają w ręku różaniec, żeby mogli do nas przyjechać. Jak patrzymy na to, co się dzieje w Europie, to naprawdę mamy Panu Bogu za co dziękować. Z drugiej strony mamy świadomość, że trzeba coś robić, że nie wystarczy cieszyć się, że u nas jest dobrze. Dlatego chcemy nieść ten dar modlitwy do świata, chcemy omadlać i Europę, i Słowację, i Niemcy, i po kolei te kraje, które po prostu, może nie kraje, ale ci rządzący zwariowali. Albo już nie mają ani za grosz wiary, żeby zawierzyć Bogu. Widzimy, że źle się dzieje. 6 listopada 1994 roku święty Jan Paweł II, pielgrzymując na Sycylię, nawiedził, poświęcił sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Syrakuzach i w homilii papież powiedział takie słowa. Maryja zapłakała tutaj w Syrakuzach. Było to po zakończeniu II wojny światowej. Matka płacze wówczas, kiedy dzieciom zagraża jakiekolwiek zło, duchowe czy też fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa na drodze krzyżowej.
Dlaczego Maryja płacze? Popatrzmy na życie ludzi XXI wieku. Popatrzmy na nasze życie rodzinne, sąsiedzkie, zawodowe, a szybko zauważymy, jak bardzo świat odszedł z drogi Bożych przykazań. Dlatego Maryja płacze nad grzechami aborcji, pornografii, demoralizacji młodych ludzi. Maryja płacze z powodu rozwiązłości seksualnej, dzikich małżeństw, rozwodów, z powodu tych wielkich zboczeń, wynaturzeń, z powodu bezbożności, materializmu. Maryja płacze z powodu oddawania czci różnym bóstwom, a pogardzania Bogiem sakramentami świętymi. Dlatego, bracia, spotykamy się dzisiaj jako wspólnota w tym Kościele, jako wspólnota wojowników Maryi, mężczyzn, którzy modlą się na różańcu, aby właśnie z różańcem w ręku walczyć u jej boku o wiarę, nadzieję i miłość w naszej ojczyźnie, a także w całej Europie i na świecie. A skoro tutaj jesteś, bracie, to ufam, że nieprzypadkowo. To zadam ci te trzy pytania, które usłyszał Lech Dokowicz. I odpowiedz głośno, aby się zmobilizować do tej duchowej walki o swoje zbawienie, o zbawienie twoich bliskich i sąsiadów. Czy wierzysz w Boga Wszechmogącego? Wierzę. Czy wyrzekasz się szatana i wszystkich jego dzieł? Czy chcesz walczyć z diabłem, jego pokusami i kłamstwami w imię Jezusa Chrystusa jako wojownik Maryi? Chcę. Święty Ludwik pisze w 181 punkcie swojego traktatu. Jeśli jakaś dusza oddaje się Maryi i bez zastrzeżeń, jeśli w niej pokłada całą swoją ufność bez zarozumiałości i zuchwalstwa, jeśli dusza pracuje ze swej strony nad zdobyciem cnót i opanowaniem namiętności, to i Maryja oddaje się takiej duszy całkowicie. I wtedy dopiero staną się rzeczy cudowne na tym padole, gdy Duch Święty, znajdując w duszach swą oblubienicę, pospieszy, aby napełnić je obfitością swych darów, zwłaszcza daru mądrości, i aby dokonywać cudów łaski. Powiem wam, drodzy bracia, że ta możliwość zawierzenia Maryi swojego życia wlewa w serce pokój i nadzieję. Bo co pozostaje niekiedy w różnych sytuacjach? Co pozostaje nam w sytuacji, kiedy może nasi bliscy się pogubili, odeszli od Boga? Co nam pozostaje wobec nieuleczalnych chorób? Co nam pozostaje wobec spraw beznadziejnych? Co nam pozostaje wobec dramatów rodzinnych, różnych zaniedbań? Co nam pozostaje wobec tej całej pandemii i wobec tego, z czym się może nawet nie zgadzamy albo się na to butujemy? Co nam pozostaje? Zawierzyć to Maryi. 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16 amerykański bombowiec B-29 zrzucił śmiercionośny ładunek o nazwie Lighter Boy, chłopczyk, na wysokości 565 metrów spadająca bomba eksplodowała. W jednej chwili, według różnych rachub, zginęło od 80 do 90 tysięcy ludzi. Kolejne ćwierć miliona zmarło w straszliwych cierpieniach od ran i poparzeń w ciągu 5 lat. Mowa jest o Hiroshimie. W tym potopie ognia i bólu Bóg pozostawił jednak znak swojej obecności i potęgi. Zawiesił wszystkie prawa fizyki. W pierwszej strefie totalnego zniszczenia i ruin, w promieniu 2 kilometrów od miejsca wybuchu tej bomby atomowej, ostał się tylko jeden dom. Zamieszkiwała go nieliczna wspólnota licząca 8 jezuitów oraz 4 inne osoby zaangażowane w ewangelizację. Badający później całe zdarzenie fizycy z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że siedziba jezuitów powinna być ponad wszelką wątpliwość zniszczona i zmieciona z powierzchni ziemi. W takich warunkach, w tak bliskiej odległości od wybuchu bomby atomowej,
nie jest możliwe, aby ktokolwiek przeżył. Nikt w takiej odległości nie powinien zostać przy życiu. Ojciec Hubert Schiffler, jeden z tych jezuitów, który żył jeszcze po tym wybuchu 35 lat, i co ciekawe, żadna z tych osób nie zmarła wskutek promieniowania, tylko normalnie dożyli starości. Ojciec Hubert Schiffer tak to potem opisał. Po wyjściu z domu zobaczyliśmy na ganku siedzącego kota. Obok naszego domu nietknięty pozostał też zakonny ogródek z pomidorami i innymi warzywami oraz krzaki winogron. Nic nie zostało zniszczone. Z dachu nie spadła ani jedna dachówka, nawet trawa wokół była taka sama. Na przedmieściach Hiroshimy, w dzielnicy Nagatsuka, znajdował się też drugi dom jezuicki. Był w nim nowicjat. Ten dom ostał się również nietknięty, choć wokół niego fala uderzeniowa poczyniła niemałe zniszczenia. Specjaliści amerykańscy przez wiele miesięcy i lata obserwowali i badali ten niezwykły fenomen, jakim było przeżycie wybuchu atomowego przez jezuitów w obydwu ich domach i to, że te domy nie zostały zniszczone i nawet trawa nie została nietknięta. Szef zespołu ekspertów wojskowych, fizyk dr Stephen Reinhardt, stwierdził: z naukowego punktu widzenia to, co się przytrafiło tym jezuitom w Hiroshimie, wciąż przekracza wszelkie prawa fizyki. Trzeba przyznać, że musiała tam być obecna inna siła, której moc była w stanie przemienić energię i materię, by były one znośne dla ludzi. A to już przekracza nasze wyobrażenie. Ojciec Schiffer i pozostali ocaleni w licznych wywiadach zawsze opowiadali to samo. Dom nasz różnił się od pozostałych tylko jednym. W tym domu posłuchano licznych wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania różańca. Ocaleliśmy dzięki Maryi, której zawierzyliśmy siebie każdego dnia. Żyliśmy, jak powiedział ojciec Schiffer, orędziem Maryi z Fatimy i codziennie wszyscy razem i głośno, na głos, odmawialiśmy w naszym domu różaniec. O tym, jak wielką i cudowną moc, drodzy bracia, ma pobożne odmówiony różaniec choćby jeden raz. O tym, jak potężną moc ma odmówienie pobożne choćby jednego Zdrowaś Maryjo, niech świadczą słowa świętego Jana Marii Wianneya, który mówił: jedno pobożne odmówienie Zdrowaś Maryjo wstrząsa całym piekłem. Z kolei święty Ludwik Maria de Montfort pisał: Zdrowaś Maryjo, dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, zmusza do ucieczki szatana, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, jest śpiewem wybranych, radością Maryi i jest chwałą Trójcy Przenajświętszej. I pisze święty Ludwik: błagam więc was usilnie, odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Drodzy bracia, Maryja wstawia się za nami i do ostatniej chwili ratuje tych, którzy się jej zawierzyli. To, co się dokonało w Hiroshimie, jest niewytłumaczalne do dzisiaj. Można sobie o tym poczytać w internecie, bo to jest przeciekawa historia, przeciekawe opisy, co się działo w tym domu, kiedy ta bomba wybuchnęła. Oni latali w powietrzu po prostu, jakby byli w jakiejś przestrzeni. I opadli na ziemię, wyszli, a to tak jakby byli po jakimś kloszem. Moc zawierzenia Maryi, potęga Maryi potrafi zawiesić prawa przyrody. 19 lutego 2019 roku po południu w Lublinie miał miejsce tragiczny wypadek samochodowy. W samochodzie jechały dwie osoby ze wspólnoty Guadalupe. To jest wspólnota, która uwielbia w katedrze lubelskiej, raz w miesiącu prowadzi uwielbienie Pana Jezusa przez Maryję. Takie małżeństwo
Agnieszki i Piotr i Tomka założyli wspólnotę Guadalupe. I w tym wypadku samochodowym w samochodzie jechały dwie osoby właśnie z tej wspólnoty. 23-letni Olaf i 18-letnia Alicja, która z domu jest jedynaczką. I Olaf zginął na miejscu, a Alicja przez długi czas walczyła o życie i zmarła w tym budziku, tak? Chyba w tym roku albo w zeszłym. Ale co jest ciekawe w tym wypadku? Wyobraźcie sobie, że za tym samochodem, który wypadł z drogi i uderzył w wiadukt, za tym samochodem jechał ratownik medyczny, który w samochodzie miał cały sprzęt do ratowania człowieka. A w kolejnym samochodzie jechał kapłan. I osoby, obydwie zostały uratowane. Olaf zginął na miejscu, kapłan udzielił mu rozgrzeszenia, absolucji. A Alicję uratowano, była jeszcze w budziku. Jej rodzice dzisiaj założyli w Lublinie budzik i fundację, która jakby pomaga tym rodzicom osób, które są w śpiączkach różnych. Tak sobie później analizowaliśmy to, zobaczcie, obydwie osoby zostały uratowane. Wtedy jak ta Alicja, która była z domu jedynaczką, jakby ona zginęła, to pewnie rodzice by się załamali i zbuntowali przeciwko Bogu. Ale ona później w tej całej klinice budzik żyła przez chyba 1,5 roku albo 2 lata. Stworzyła się przy niej taka fundacja. Mnóstwo ludzi się zjednoczyło, modliło się za nią i dzieje się dalej dobro. Obie te osoby zostały uratowane. Olaf zginął na miejscu, ale kapłan uratował mu życie wieczne. Alicja żyła też jakiś czas, ale całe dobro, rodzice się z tym pogodzili i całe dobro się dalej dzieje. Bóg do ostatniej chwili ratuje osoby, które są blisko Niego i Jemu służą. Obydwoje tych młodych ludzi posługiwało we wspólnocie, grając, śpiewając dla Pana Boga. Dlatego, drodzy bracia, warto ufać Bogu i Jemu zawierzyć. Ufajmy Bogu, On nas nigdy nie zawiedzie, powtarzała błogosławiona Karolina. Jak pisze Ojciec Święty Franciszek w adhortacji o powołaniu do świętości. Maryja, nasza Matka, nie potrzebuje wielu słów. Nie potrzebuje, byśmy zbytnio się wysilali, aby wyjaśnić, co się z nami dzieje. Wystarczy co dnia szeptać do niej. Zdrowaś Maryjo. Ona jest świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną. Tą, która nam wskazuje drogę do świętości i nam towarzyszy. Niekiedy bierze nas w swoje ramiona. Dzisiaj, bracia, toczy się walka o ducha narodu. Dzisiaj toczy się walka o wartości, o wierność wartościom, które ukształtowały naszą polską tożsamość. Poprzez akt zawierzenia, który dzisiaj pragniemy odnowić, pozwólmy Maryi, aby wzięła nas ze wszystkimi sprawami, problemami w swoje czułe, delikatne, matczyne ramiona. Maryjo, Matko Boża Różańcowa, potężna prorokini naszych czasów i Królowo Polski, módl się za nami, żeby Polska była Polską, a Polacy Polakami. Amen.